Cześć dziewczyny, już udało mi się w miarę wyzdrowieć, więc pędzę do Was z filmikiem. Dzisiaj wymyśliłam, że zrobię makijaż za grosik, czyli makijaż, gdzie będę używać tylko takich tańszych kosmetyków, żadnych tam maków, narsów i innych Bobbi Brownów. Same takie tańsze, dostępne w Polsce za kilka groszy. Mam nadzieję, że Wam się taki makijaż podoba. Mnie się on ogromnie podoba. Bardzo, bardzo, naprawdę świetny jest. Niestety chodzi o to z tą taniością cieni, że chodzi głównie o aplikację, bo zamoczycie pędzel i on się kruszy wszędzie, kolor nie jest intensywny, mimo że się staracie i jednak to zabiera czasu też, żeby wydobyć ten kolor. Musicie A, zainwestować w dobrą bazę, B, nanieść jakąś kredkę w podobnym kolorze pod spód i to jednak wtedy używacie dwóch produktów, ja jednak wolę jeden porządny cień i no ale jednak te kolory niektóre cienie są naprawdę godne polecenia, są bardzo mocno napigmentowane, na przykład ta paletka z Belle, której użyję w makijażu. No i co, mam nadzieję, że Wam się podoba i oglądajcie dalej, jeżeli chcecie wiedzieć, jak zrobiłam właśnie ten makijaż. Dobra, to zaczynam. Pomyślałam, że użyję najpierw bazy z Yves Rocher. Jeszcze jej nie używałam w sumie, zobaczymy jak się sprawdzi. Piszę, że tutaj ma wyciągi z róży i jakieś inne cuda. Nałożę ją pędzelkiem. Trochę śmierdzi jak lakier do paznokci. Ale może to szybko wyparuje. W ogóle te włosy mi przeszkadzają. Dobra. Okay, to jest baza. Jestem bardzo blada teraz, bo przez tydzień nie używałam mojego samoopalacza i widać jaka jestem blada, prawda? Więc użyję podkładów z jaśniejszych jakie mam i w miarę tańszych, bo nie wiem czy mam tańszy. Mam jakiś Manhattan. Co tu mam? Taki Manhattan, ale chyba już Manhattana nie macie w Polsce. Z Bourjois Intimix. On jest jeszcze... Sorry. On jest jeszcze w miarę przystępnej cenie. Także ja mam tutaj kolor 52. I no, że tym samym pędzelkiem, Stippling Brush z Real Techniques. No i tak wygląda na mnie Healthy Mix na całej twarzy. Co to mam? Korektor. Korektor do twarzy z Deli. On wygląda tak. Koszt niecałe 10 zł, mi się wydaje. Coś około. On ma takie żółte zabarwienie. Jest całkiem dobry, muszę wam powiedzieć. Jest całkiem dobry. Zresztą zaraz zobaczycie. Ładnie rozświetla. Ja mam tyle rzeczy po prostu, a nie zawsze mam okazję wam o nich powiedzieć, także to jest bardzo dobra okazja, żeby pokazać wam o takich kosmetykach naszych polskich. I nakładam go tym pędzelkiem Real Techniques, z którym się po prostu nie mogę rozstać. Fajnie rozświetla. Wydaje, że okej. I bardzo jest go dużo, bo aż 10 ml. Jest bardzo taki lekki, nie waży się, coś nie zbiera się, bardzo lekką konsystencję. On może nie będzie krył jakichś mega worków pod oczami, ale będzie ładnie rozświetlał i przez to jest właśnie, przez to, że jest lżejszy. Jest fajny. I nałożę go też troszkę tutaj na moje zaciemnione powieki, bo nie mam bazy takiej tańszej, więc będę musiała sobie jakoś radzić. Baza to jedno, ale mi chodzi głównie tutaj o zniwelowanie właśnie tych zaciemnień, gdzie przez to mi się psuje cały makijaż, bo tutaj jest po prostu za ciemno. Ja muszę mieć jasne, białe płótno, na którym będę pracować, więc jest okej. Okay. No. Ale jeszcze moje tutaj zasilenia. Tu mam jakiś korektor, jest też z Yves Rocher. O, taki sobie nim też. Taki troszkę bardziej kryjący. Twardy, jakiś taki tępy. Ale dobra. O. No ale ładnie. Nawet ładnie kryje. Chociaż troszkę. Bo te po prostu moje tutaj kąciki mi wszystko też psują. Niestety. No. Tutaj może koło nosa go. No może trochę. I tu. Dobra.
troszkę się przypudruję. Tutaj mam puder, który kiedyś kupiłam, całkiem z powodzeniem używałam. Stay Matte z firmy Rimmel. On jest chyba dość tani, nie? W okolicach 20 zł mi się wydaje. Może nawet niecałe. Bardzo, bardzo przyzwoity puder. Ładnie matuje i gruntuje. Nałożę go na powieki też. Okej. Okay. Żeby było w miarę tanio, nie będę używała... Czy tanio, wiecie o co chodzi. Żeby nie używała cienia brun, którego używam do brwi. Użyję tego cienia z paletki Sleek. No, powiedzmy, że paletki Sleek są tanie. Pewnie jak dla kogo, ja to rozumiem, tylko... No, to są z tańszych cieni, jakie mam. W przeliczeniu te 30 coś złotych, czy około 40 w przeliczeniu na jeden cień, to wychodzi naprawdę grosik, więc... powiedzmy, że to są tanie cienie. Użyję tutaj tego matowo-brązowego do brwi. On jest dość ciemny, ale dobra. Nie mam cienia brun. Mam same takie tańsze kosmetyki, więc też muszę sobie jakoś radzić. Ok, więc twarz już mam przygotowaną i zacznę od użycia tej kredki takiej z Essence. To jest ta Long Lasting w kolorze 10. Bardzo ładna, bardzo mi się spodobała. Kupiłam ostatnio, jak byłam w Polsce. To jest taki szampański kolor, on taki, tak się mieni, tak wcale nie wygląda tanio, on się tak pięknie mieni. Nie wiem, czy to widzicie na ręce. Bardzo ładna jest. Nałożę ją jako bazę tutaj wewnętrznym kociku, tu gdzie będę po prostu nakładała jasne cienie. Nałożę ją też taką linią tutaj pod długim brwiowym. To mi od razu tutaj fajnie rozjaśni to miejsce. Troszkę rozetrę. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Gotowe. I teraz cienie. Najpierw ten ciemniejszy. Taki brąz, taki średni brąz perłowy z firmy Catrice. To jest też koszt koło... No nie pamiętam tych cen. Koło 10 zł też te cienie kosztowały. Wyżej może trochę. Ten jest bardzo ładny. To jest kolor numerze 070. O. I nałożę go w załamaniu. Już tutaj do wewnętrznego kocika, aż tutaj w całym załamaniu. I delikatnie do góry rozcieram od razu. Taki delikatny kolor, ale fajny. Tu mam taką paletkę Belle cieni, Fashion Color, to jest numer 405. Ta paletka kosztuje, to wiem, na pewno 20 zł. Tu mam takie cienie perłowe, taki troszkę przybrudzony brąz i tutaj taka piękna, piękna zieleń. Jest bardzo ładna zieleń. Ale ja użyję może na początek tego tutaj mieniącego się. To będzie mój rozświetlacz, ten jasny. Nałożę go tutaj w kąciku i na wewnętrzną część powieki. Teraz wezmę ten najciemniejszy cień z tej paletki, on dość mocno połyskuje. No ale jest dość mocno też napigmentowany. Także nałożę go tutaj przy linii rzęs. W zewnętrznym kąciku. Tak do połowy. Jak już mam go tutaj nałożonego, zacznę go rozcierać. Mniej więcej do góry. To jest bardzo łatwy sposób. Jeżeli nie wiecie, gdzie dokładnie ma ten ciemny cień się znaleźć, to najpierw go nałóżcie właśnie przy linii rzęs, a potem rozcierajcie do góry. Ja go teraz nabiorę więcej na pędzelek i rozetrę jeszcze więcej tutaj. Takim okrągłym ruchem pędzla. Dobra, jak ten cień już mam nałożony, tutaj mam taki pyłek, pigment z firmy Virtual. On kosztował chyba, nie wiem, 6 zł, coś koło, bardzo mało. Mam taki śmieszny, tani aplikator. No ale okej, przynajmniej wyciągamy ten produkt. I mi się on bardzo podoba, bo ma taki piękny, taki brązowo-złoty kolor. Bardzo jest ładny. Naniosę go sobie trochę na rękę. Jakoś. Wezmę mój palet. I zacznę go nakładać na środek powieki.
ładnie się mieni. Teraz użyję tego samego brązowego cienia z firmy Catrice, którego użyłam w załamanie. I nałożę go na dolną powiekę, ale tutaj bardziej na środku. Bo na reszcie powieki nałożę tą piękną zieleń z tej paletki właśnie Belle. One się strasznie sypią, po prostu strasznie. Zamoczę tylko pędzel i cień jest wszędzie. No ale... I nałożę go tutaj w zewnętrznej części powieki, taki po prostu akcent zieleni. Widzę jeszcze pod światło ten cień z wirtuala, jeszcze tutaj lata i się migocze. Tego miała go wszędzie teraz. Teraz co, może trochę eyelinera, żeby nie było tak łyso. Tu mam Delia Onyx. Bardzo fajny eyeliner z takim bardzo cieniutkim, precyzyjnym pędzelkiem. Jeden z lepszych pędzelków, z jakim miałam do czynienia, chociaż takich szczególnie nie użyłam, ale wcześniej używam. Jest bardzo dobry, także dobrze widzicie? Zrobię taką małą kreskę tym. Co teraz? Rzęsy. Tutaj mam również z Deli Onyx. To odżywiająca baza pod maskarę. Pobudza wzrost, wydłuża, pogrubia, odżywia, wzmacnia. Zobaczymy. Dobra, biała baza już jest na oczach. I tu mam też Onyx Delia super wydłużenie. Maskara z taką małą, fajną szczoteczką. Ogólnie to raczej nie polecam tej maskary. Strasznie tępa jest w malowaniu, skleja i taka jest glutowata. No. Jednak lepsze są te maskary, na przykład to tam Maybelline, na przykład Max Factor, takie, te takie, wiecie, Rimmel też przecież. Te takie, które znajdziemy w sklepach. Jak te maskary za 8 zł. Może na was działa, ale nie wiem, mam mieszane uczucia. I co teraz? Co teraz? Bronzer. No najtańszy bronzer, jaki mam, to jest bronzer firmy Deborah. Tak on wygląda. No jednak jak jeżeli chodzi o bronzer, wybieram te droższe, bo no bardziej mi odpowiadają. Użyję tego. On też nie jest najtańszy, na kurczę. Miałam chyba jakiś tani kiedyś, ale nie wiem, chyba się skończył albo coś. Dobra, nałożę go tradycyjnie tutaj na bokach twarzy. On kosztuje chyba 50 zł, także to będzie najdroższa rzecz, jakiej użyję teraz. No ale... Ładny efekt daje, taki fajny. Jako rozświetlacza użyję tego cienia jasnego z tej paletki z Belle. Nałożę go troszeczkę... tutaj. Żeby po prostu coś jasnego łapało światło, coś perłowego. Każdy perłowy cień może być naszym rozświetlaczem, to nie ma problemu. No i usta wykończę puszczykiem. Też mam Onyx Deli. Jest taki przeźroczysty i on ma takie różowo-złote drobinki. Jest też lekki i się nie klei. No i to się wydaje wszystko. Makijaż tak się prezentuje. No i udało się. To jest dowód na to, że po prostu wszystkim możecie pomalować. Ja mam tych kosmetyków naprawdę dużo. Mam tańsze i mam droższe. I no powiedzmy, nie tracę czasu, żeby was informować o kosmetykach, które są takie sobie. Bo to nie ma sensu. Wolę wam od razu mówić o tych, które są dobre. I są to z każdej półki. To nie jest takie, że ja tylko drogie pokazuję. I szczerze mówiąc, już w liceum, kiedy nie zarabiałam ani nic i miałam bardzo małe kieszonkowe, moja pasja do makijażu była tak duża i tak bardzo chciałam coś z górnej półki, że dałam radę oszczędzić. Mój pierwszy błyszczyk Diora miałam, jak miałam 15 lat i wcale nie pochodziłam z jakiejś bogatej rodziny. Więc wszystko kwestia oszczędzania, na co, jakie są wasze priorytety i na co wydajecie pieniądze. Nie warto moim zdaniem zaglądać komuś do portfela, bo każdy wydaje na to, na co chce. I jeżeli, wiecie,
możecie sobie znaleźć tańsze odpowiedniki, to bardzo fajnie i cieszę się z tego powodu. A jeżeli po prostu chcecie usłyszeć o kosmetykach, które ja użyłam, jakie są faktycznie, bo macie zamiar je kupić i przed zakupem chcecie je sprawdzić i ja jestem waszym testerem, no to również super. No i tak wygląda właśnie ten makijaż. Mam nadzieję, że wam się podoba, że was zainspiruje i powiedzcie mi o waszych ulubionych produktach z niższej półki. Tych takich do 10-20 zł. Jakie jest takie wasze ulubione, mimo że używacie też tych droższych, to po co tańszego również sięgacie. Jeżeli używacie tych produktów, które ja dzisiaj użyłam, to też dajcie znać. Dziękuję wam pięknie za oglądanie i do następnego, pa, pa.